Plan wykonany w 100%? Nie, 3-0 miało być. No ale takie mecze jak dzisiejszy to hartują drużynę przede wszystkim. Dramatyczne spotkanie. Kapitan, podstawa zespołu nagle nam się słabo poczuła i no, musieliśmy w takich okolicznościach, a nie innych, dokonać zmiany. Ale ja byłem przeświadczony, że ten zespół się zbuduje. Nawet kosztem tych dwóch setów, które przegraliśmy, to wiedziałem, że one się zbudują, bo one za ciężko pracują, żeby nie pokazać w końcówce tego. Te dwa sety przegrane to były tylko błędy, nasze słabości, nic więcej. Ja lubię takie mecze, bo to są mecze z charakterem i lubię, no może nie lubię tych okoliczności, ale gdy coś takiego się dzieje, to jest możliwość spróbowania całej drużyny. Warianty takie, które do głowy normalnemu trenerowi nie wchodzą, tu się nagle znajdują odzwierciedlenie na boisku. Wydawało się, że macie zwycięstwo w kieszeni. Co się stało? No po czwartym secie wydawało się, że mamy zwycięstwo w kieszeni, bo po dwóch setach wydawało się, że zwycięstwo w kieszeni jest w Jaworze. Co się stało? Przede wszystkim uważam, że w tiebreaku troszkę wstrzymałyśmy rękę i cztery zepsute zagrywki w tiebreaku w krótkim secie zadecydowały, że ten wynik jest taki, a nie inny. Cztery zepsute zagrywki, a walka jest 15-13, no ale taka jest specyfika kobiet. Sytuacja dość niesympatyczna, ponieważ po drugim secie wiadomo, że kontuzji doznała jedna z czołowych przyjmujących. Charakter kobiecy powinien pokazać, że no, my powinniśmy w tej sytuacji to wszystko wykorzystać, jednak no, troszkę inaczej się moneta odwróciła. Uważam, że zagrywka to była przede wszystkim za słaba zagrywka w tiebreaku.